Proszę Państwa, ja postaram się zająć nie za dużo czasu. Chciałbym, żeby ta moja wypowiedź jednak zabrzmiała też pewną nutą optymizmu, bo przecież trudne czasy Polska przeżywała niejednokrotnie, zwłaszcza w dziedzinie edukacji i demografii, ale jakoś wyszliśmy z tego. Dużo zależy od tego, co sami będziemy mogli i chcieli zrobić. Moje wystąpienie nosi tytuł Polska inteligencja i uniwersytet, próba diagnozy. Gdy zastanawiałem się nad tym tematem, to stwierdziłem, że problemów jest tak wiele, że jedynie mogę Państwu pewne kwestie zasygnalizować, a może w przyszłości jeszcze stanie się to jakimś powodem do zorganizowania innej sesji. Znakiem czasu jest to, że takie wydarzenie jak to dzisiejsze nie może się odbyć w uczelni. Pytam, dlaczego? Nie mogło się odbyć też w ubiegłym roku w uczelni. Złożyłem wniosek o udostępnienie sali, mimo że wszystkie sale były wolne, otrzymałem odpowiedź negatywną bez uzasadnienia. To o czym świadczy. Ale chciałbym Państwu najpierw przypomnieć to, co właściwie wszyscy wiemy, ale co trzeba pamiętać. Otóż edukacja to jest zjawisko, które towarzyszy ludziom już od tysiącleci. Kultura europejska wyrosła między innymi na nauce greckiej. Nauka grecka różniła się od tej nauki, którą uprawiano gdzie indziej, w innych systemach cywilizacyjnych. To była przede wszystkim nauka nastawiona na pełny rozwój człowieka. Grecy używali słowa paideia, tłumaczonego potem przez Rzymian na humanitas. Chodziło o to, żeby poprzez kształcenie doprowadzić człowieka do pełnego rozwoju, żeby wszystkie możliwości, które w nim tkwią, zaistniały, żeby on po prostu był pełnym człowiekiem, a nie tylko kimś, kto się rozwinął jednostronnie. Dlaczego Grecy to podkreślali? Bo zauważyli, że w tamtych czasach były już takie tendencje, na przykład forsowane przez sofistów, zmierzające do tego, żeby poprzez kształcenie wychować pewien typ człowieka. No na przykład dobrego żołnierza, dobrego rolnika, dobrego polityka, ale nie człowieka. Ten, którego inni chcieli wychowywać, to był człowiek dostosowany do pewnego systemu. Jego kształcenie nie miało służyć temu, żeby on się dobrze rozwinął, tylko żeby stał się dobrym trybikiem do określonego celu. A więc żeby był unarzędziowiony, żeby komuś lub czemuś służył. Siebie miał w ten sposób utracić. No i tak było na przykład w tradycji Platona, w tradycji Arystotelesa. Potem po zamknięciu Akademii Platońskiej, w której już wreszcie w VII wieku gdzieś zajmowano się tylko czarami, więc nie było sensu, żeby ta szkoła istniała. Kształcenie zaczęło się odbywać w uniwersytetach europejskich. Uniwersytety, które zaczęły powstawać w XI, XII wieku, można by powiedzieć, były takim mózgiem cywilizacji europejskiej i mózgiem Kościoła. Bo żeby utworzyć uniwersytet, trzeba było mieć pozwolenie papieża. Kształcenie również rozwijało się i później. No na przykład wiek XIV, XV, okres renesansu włoskiego. To jest też nacisk położony nie tylko na kształcenie intelektualne, ale i moralne. To trzeba zaznaczyć. Kształtowanie pewnego rodzaju etosu człowieka.
tego, żeby on nie tylko wiedział, ale też umiał we właściwy sposób działać. Jeśli nawet kształcono na autorach antycznych, to nie po to, żeby uczeń poznał łacinę i dowiedział się, co robił Odys, ale po to, żeby zyskał pewne sprawności moralne. Że był na przykład odważny, ciekawy świata, żeby umiał sobie radzić z sytuacjami, które będą go z pozoru przerastać. Taki też był XVIII-wieczny, XIX-wieczny Uniwersytet Humboldtowski. W Berlinie taki uniwersytet powstał, do dzisiaj istnieje. Humboldt podkreślał bardzo mocny związek uniwersytetu z państwem narodowym i budową tegoż państwa narodowego. Więc po co się kształci na uniwersytecie? No po to, żeby byli wszechstronni ludzie, którzy będą w stanie budować państwo, które łoży na ich wykształcenie. Odwołam się tutaj do takiego przykładu, ponieważ my daleko już odeszliśmy w wielu przypadkach od tego wzorca Uniwersytetu Humboldtowskiego. Czytałem kiedyś wywiad z pewną panią, która zajęła takie bardzo eksponowane stanowisko w jakiejś dużej firmie międzynarodowej. Była tam menedżerem. Problem był w tym, że ona skończyła studia, które nijak się miały do tego, co potem robiła. Po prostu od strony studiów w ogóle się do tej pracy nie przygotowała. I co ona powiedziała? Powiedziała, że uniwersytet dał jej umiejętność czytania tekstów. Ona kończyła chyba jakieś studia filologiczne. Co znaczy umiejętność czytania tekstów? No oczywiście nie chodzi o to, że ona umiała przeczytać po angielsku czy po polsku jakąś notatkę. Chodziło o to, że ona czytając teksty rozumiała je, umiała łączyć fakty i wyciągać wnioski. Tego nauczył ją uniwersytet. I dlatego tak wysoko zaszła w swojej karierze zawodowej. Proszę Państwa, dzisiaj mamy zupełnie inną sytuację. No, jeden przykład, chociażby firma Microsoft ma budżet zbliżony do budżetu Republiki Federalnej Niemiec. No już nie mówię o budżecie polskim. A więc jeśli ktoś dysponuje takimi pieniędzmi, jeśli nastąpiła tak wielka akumulacja kapitału, jeśli mamy do czynienia z takim zarządzaniem globalnym, w każdym razie wszystko do tego zmierza, to oczywiście to zarządzanie musi mieć przełożenie też na kształcenie. Również kształcenie uniwersyteckie. Siłą napędową wojny agresywnej jest ideologia. A częścią wojny ideologicznej jest tak zwana ideologiczna subwersja. Czyli proces zmiany postrzegania rzeczywistości w umysłach milionów ludzi na całym świecie. Zmarły już przed laty towarzysz Andropow, były szef radzieckiego KGB, nazwał tę wojnę ostateczną walką o umysły i serca ludzi. Z podkreśleniem słowa umysły. O komuniści taką wojnę toczyli. Chodziło o wychowanie nowego człowieka, który będzie pasował do ustroju komunistycznego. Będzie po prostu takim homo sovieticus. W dużej mierze ten proces udało się przeprowadzić, chociaż wiadomo, że wreszcie padł on ofiarą samego siebie. Co obserwujemy dzisiaj? Dzisiaj dokonuje się przejęcie uniwersytetów przez nową formę totalitaryzmu, o wiele większego niż te, które zaistniały w XX wieku.
to jest przejęcie uniwersytetów przez korporacje, tak najkrócej mówiąc. A z perspektywy korporacji nie liczy się osobowy oraz intelektualny rozwój człowieka, ale przystawanie do systemu. Czyli nie tożsamość narodowa, ale korporacyjna. Takiego człowieka trzeba wychować. To jest taki uniwersytet, bym powiedział, industrialno-komercyjny, gdzie wszystko ma podlegać instrumentalizacji. Z takiej perspektywy na przykład uniwersytet w tym rozumieniu klasycznym, gdzie poznawano prawdy, uczono prawdy, jest skansenem nieużytecznej wiedzy. Bo po co komu prawda? Ile da się na tym zarobić? A tylko o to w tym układzie chodzi. Czyli mamy przejście obecnie od uniwersytetu, tak hasłowo to nazwę, humboldtowskiego do korporacyjnego. Kiedyś było tak, że uczeń czy student wybierał sobie mistrza i za tym mistrzem podążał, uczył się czegoś od niego. Czasem w bardzo prymitywnych warunkach. A teraz tenże mistrz zamienia się w hybrydę menedżera i biurokraty. Wycenia, ile są warte jego usługi. A uniwersytet staje się miejscem zdobywania nie wykształcenia już, ale pewnych umiejętności zawodowych. Stąd Niemcy używają takiego rzeczownika Fachidioten. Fachidioten to są ludzie, którzy opanowali świetnie pewną dziedzinę wiedzy, są na przykład dobrymi lekarzami, prawnikami, inżynierami itd. Ale poza tym absolutnie na niczym się nie znają. Nie rozumieją rzeczywistości, w której żyją. Oni są cenni ze względu na system. Bo z jednej strony są zadowoleni, dobrze zarobią, jak pójdą do pracy, jeszcze im się tam podsypie jakiś grant, jakieś pieniądze na określony projekt unijny i tak dalej. A z drugiej strony nie ma z nimi problemów. Nie protestują, myślą, co im się każe i realizują narzucone im cele. To jest tak zwany model edukacji skróconej perspektywy. Nauczyć tego, co da się szybko spieniężyć. I niech idzie do roboty. Niech się cieszy, że ma pracę i jest w stanie w tym systemie jako tako funkcjonować. To jest taki ideał kształcenia w globalizmie. Ostatecznie jednak trzeba pamiętać o tym, że ludzie niewykształceni będą nieświadomi tego, co się wokół nich dzieje. Takich jest bardzo dużo. Płytcy, niewrażliwi i ostatecznie niebezpieczni. Taki człowiek będzie stanowił niebezpieczeństwo dla drugiego. Będzie agresywny. Będzie starał go się podeptać. No, ponieważ drugi będzie jedynie postrzegany przez niego jako konkurent, którego trzeba zniszczyć. W takim modelu globalistycznego uniwersytetu, czy korporacyjnego uniwersytetu, nie chodzi więc o to, żeby edukować, rozwijać całą tę humanitas człowieka, ale żeby go trenować. Żeby trenować również do sposobów życia wyuczonych medialnie. Wykształcenie to jest jedynie sprawność myślenia i działania, ale w wyznaczonych ramach. Niech by spróbował zadawać niewygodne pytania. To wtedy oczywiście będzie zwalczany. Czyli ideałem tego korporacyjnego uniwersytetu jest po prostu korpo człowiek.
Można by zapytać jeszcze, czy to jeszcze jest człowiek. Bo tutaj są różne sposoby oddziaływania. To dzisiaj mówi się no, o tym właśnie kryzysie profesorów, studentów. No, studenci studiują i pracują dla pieniędzy. Zresztą profesorowie również. Ale w tym wszystkim zaczynają się gubić. Zaczynają widzieć, że ten świat, któremu służą, tak naprawdę zwraca się przeciwko nim. Że oni coraz więcej pracują, a coraz mniej zarabiają. Że mają pragnienie, żeby być wolni, a ich wolności się zabiera. Chcą czegoś poznawać, ale ogranicza się im pole poznania. A na przykład niektóre tematy są zakazane. Ja w ubiegłym roku 3 słowa powiedziałem na zakazany temat i wybuchła afera, łącznie z takim postępowaniem wyjaśniającym w uczelni, co ja powiedziałem. A ja powiedziałem tylko to, co no, historycy badający pewne kwestie doskonale wiedzą. 3 słowa, proszę Państwa. Afera na całą Polskę. Proszę Państwa, w związku z tym chciałem Państwu też tutaj przypomnieć i powiedzieć o tym, co mówili na ten temat, o którym mówię, ludzie, którzy to przeżyli, przeszli przez to. Bo stanęliśmy w obliczu ogromnego totalitaryzmu, który idzie również przez instytucje edukacyjne, uniwersytety ostatecznie. Bo tutaj kształci się ta elita, która ma potem mieć decydencki wpływ na wszystkich innych. Przywołam 2 przykłady, 2 ludzi, których nie trzeba specjalnie przedstawić. Najpierw Aleksandra Sołżenicyna i potem Wiktora Frankla. Jak wiemy, Sołżenicyn jest między innymi autorem Archipelagu Gułag, więc takiego dzieła, które dokumentuje to, jak ustrój komunistyczny niszczył ludzi, na jakich gruzach i ofiarach był budowany. I Sołżenicyn między innymi poszukiwał związku przyczynowo-skutkowego między patologią sowieckiego państwa, zależnego od przymusowych obozów pracy, w których ginęły miliony ludzi, i przy okazji śpiewali tam, że ja takiej strony nie znaju, gdzie tak swobodna dyszyć ciała wiek. To był radziecki hymn wówczas. I postawą wszystkich innych, tych, którzy żyli na wolności. Bo nam się wydaje, że no, ten system stworzony przez komunistów, no to był tak zorganizowany przez grupkę takich do bolszewików, którzy nawet rosyjskiego pochodzenia nie mieli w większości. Nie byli Rosjanami, tam może z wyjątkiem Lenina. Ale tak nie było. Wiemy, że to był z jednej strony, owszem, system bardzo mocno scentralizowany, mający swoich akuszerów i guru, ale z drugiej strony był to system, który podtrzymywali tak zwani zwykli ludzie. Oni chętnie wpisywali się w te narracje. Z różnych powodów. Jedni, żeby zarobić parę rubli, drudzy, żeby zająć jakieś stanowisko, do którego w normalnym państwie nie mieliby dostępu. Jeszcze inni z lęku, inni z wygody. Nie wnikam w to. Miliony ludzi stanęło za dyktatorami sowieckimi. I dzięki temu ten system mógł się utrzymać. Od strony gospodarczej on był od początku niewydolny. Była katastrofa ekonomiczna. Natomiast wszyscy mówili, no przecież jest wspaniale. Nie może być inaczej.
No ja na ten temat się sporo naczytałem. Proszę czytać na przykład pracę Aleksandra Warta, o którym też pisałem. To jest dobry sowietolog, człowiek, który był w 11 sowieckich więzieniach i świetnie te kwestie opisał. Podobnie mówił Viktor Frank. Przypomnę, że to był austriacki psychiatra, Żyd, który trafił do Oświęcimia. Napisał potem po wyjściu z tegoż Oświęcimia bestseller Człowiek w poszukiwaniu sensu. On tam zwrócił jeszcze uwagę na inną kwestię. Otóż obserwując więźniów zamkniętych w tymże obozie, widział takie dwie grupy. Jedna grupa to byli ci, którzy się zgodzili na wszystko, przystali, że no tak musi być i nic nie poradzą, po prostu byli zrezygnowani i oni najszybciej tracili życie. Ale była też grupa ludzi, którym na czymś zależało. No na przykład na tym, żeby jeszcze napisać książkę. Albo żeby wrócić do swojej firmy, żeby spotkać się z rodziną, żeby pojechać na wycieczkę. Takie czasem ludzie mieli marzenia. No nie byłem jeszcze w Afryce, chcę pojechać. No jak zginę, to stracę szansę. I ci walczyli o życie. Sołżenicyn napisał kiedyś tak, to jest cytat z niego. Jeden człowiek, który przestanie kłamać, może obalić tyranię. Zwrócił w ten sposób uwagę na to, że nasze codzienne, drobne wybory pomiędzy dobrem i złem obracają świat w pustynię albo w kwitnący ogród. To nie jest tak, że tylko jakaś odgórna władza, wyalienowana ze świata, zarządza nim. Jest albo tak, że ktoś się na to zgadza, albo ktoś się na to nie zgadza. Będąc zamkniętym w czterech ścianach, mogę się zgodzić na to, bądź nie zgodzić. To jest głęboki wybór moralny, który podejmuję. A co z tego dla mnie wyniknie, to już jest zupełnie inna kwestia. I chciałem Państwu zwrócić uwagę tutaj jeszcze na dwie kwestie, bo właśnie cały czas mówimy o tym, jak jest źle, ale też musimy poszukiwać pewnych rozwiązań dla siebie. Nie wyjść z takim przekonaniem, że my niczego nie możemy zrobić. Więc zwrócę uwagę na dwie sprawy. Otóż w niektórych opracowaniach, chociażby u wspomnianego tutaj Aleksandra Warta, na którym troszeczkę się wychowałem, jest taka myśl, że duchem totalitaryzmu jest Lucyfer. Jeśli komuś zależy ostatecznie na totalitaryzmie, to jest Lucyfer. A ja Państwu przypomnę, że Aleksander Wach to właściwie był ateista. On gdzieś coś mu się tam kołatało, że może jakiś Pan Bóg istnieje. Bardziej chyba wierzył w to, że diabeł istnieje. Ale wyczuł taki metafizyczny horyzont. Że jest jakieś wcielone, substancjalne zło, które chce zawiadować światem. Dąży do tego, żeby być panem świata. No to zastanówmy się, co charakteryzuje Lucyfera. No to niektórzy myślą, że to takie te przymioty Lucyfera, no to tam jakaś metafizyka, no mnie nie dotyczy przecież, ja to tam z Lucyferem nie chcę nic mieć wspólnego, tak dalej. Ale czy nie mamy pewnych przymiotów lucyferańskich? Zaraz, ja od swojej strony odpowiem. Po części zgadzam się z tymi, którzy tutaj coś podpowiadają, ale nie do końca. Proszę Państwa,
Lucyfer, tak jak przedstawia go objawienie chrześcijańskie, to jest przede wszystkim najdoskonalsze stworzenie. Wielki umysł. Istota, która w sposób bardzo mocny posługuje się rozumem. On jest po prostu, na przykład u Miltona w Raju Utraconym, metaforą racjonalnego umysłu, umieszczonego na pozycji najwyższego psychicznego autorytetu. Wszystko według hasła: lepiej być panem w piekle, niż służyć w niebie. Piekło jest zatem stanem, w którym racjonalny umysł wraz z jego wyostrzoną świadomością wielu niebezpieczeństw panuje i powstrzymuje człowieka przed zaangażowaniem się w życie. To jest takie tłumaczenie sobie, odwołując się do wszelkich uzasadnień racjonalnych, że przecież nic nie da się zmienić, nie mam środków i możliwości, żeby przekroczyć zaczarowaną granicę. To podpowiada umysł, rozum. I rozum prowadzi do takiej piekielnej pułapki. No my dzisiaj mamy wielu intelektualistów. No, jest zresztą taka nawet książka przywołująca tych różnych intelektualistów. Wyleciał mi w tej chwili z głowy autora, ale znana książka, Intelektualiści. O właśnie, Paul Johnson. No, no niby umysły wielkie, ale co z tego? Prowadzą gdzieś na manowce myślenie. Ale czy my musimy na tym poprzestać? Jeśli wyzbędziemy się tej pokusy lucyferańskiej i tej postawy lucyferańskiej, która nam grozi, a więc uwielbienia rozumu, to wtedy ten racjonalny umysł możemy podporządkować wierze, która jest głupstwem dla pogan, która jest rzeczywistością, no taką, z którą ludzie się nie zgadzają. No, wierzę w co? Wierzę w prawdę. To jest bardzo proste. No, orędzie chrześcijańskie, jak się zaczęło rodzić, to było bardzo proste. Przyjmij prawdę, będziesz zbawiony. Nie musisz chodzić do kościoła specjalnie, musisz tam jakiś praktyk odbywać. No pewnie tam coś tam się przyda, żeby było wiadomo, z kim mamy do czynienia. Ale prosta rzecz jest. Przyszła prawda, myśmy ją poznali, przyjmij, twoje życie się zmieni. I wtedy z biegiem lat narasta w człowieku pancerz wytrwałości. I kierunek jego życia radykalnie się zmienia. Od zamknięcia w piekielnych wymiarach rozumu po otwarcie na rajski wymiar zaufania i wiary w prawdę. Nawet nie trzeba być specjalnie wierzącym. No, ja od paru lat skutecznie na tego typu spotkaniach unikam odniesień religijnych, bo wiem, że mówię do różnych ludzi. Jak to klasyk powiedział, nie przyszedłem pana nawracać. Natomiast kieruję państwa uwagę w inną stronę. W to, że jest prawda, o której na przykład Rorty, taki amerykański filozof, powiedział, że to jest przejaw totalitarnej mentalności ateńskiej. Że jeśli chcemy poznawać prawdę, no to popadamy w jakiś totalitaryzm. Tymczasem dla Greków było oczywiste, że prawda jest w bycie i ona się objawia człowiekowi, a człowiek jej nie ustanawia.
I jeszcze jedna kwestia z tym związana. Mam tutaj tych kartek, co nie miara, ale proszę być spokojnym, zaraz skończę. Skończę odwołując się też do pewnej historii. Historii biblijnej. Ale zaraz Państwu powiem dlaczego. To nie jest tylko historia dla wierzących. Historia Noego, opisana w 6 rozdziale Księgi Rodzaju. Obrosła wiele interpretacji. Od razu powiem, że rozdziały Biblii od 1 do 11 to nie jest opis historii, którą można badać narzędziami historyka. Absurdem byłoby na przykład pytać, a gdzie był ten biblijny raj? Którzy mówią, że gdzieś tam między Eufratem a Tygrysem może tam gdzieś te szczątki Adama znajdziemy i tak dalej. Nie o to chodziło tym, którzy pisali pierwsze 11 rozdziałów Księgi Rodzaju. Historia w tej księdze zaczyna się w zasadzie dopiero od 12 rozdziału, od powołania Abrahama. To jakoś tak można spróbować wyśledzić, że był może ktoś taki o imieniu Abram, którego potem nazwano Abrahamem, ojciec wielki na ojca wielu. Historia ta wcześniejsza, ta od 1 do 11 w Księdze Rodzaju, to jest tak zwana etiologia biblijna. Czyli próba przyczynowego wyjaśnienia faktów i zdarzeń, których używali biblijni autorzy, aby opowiedzieć coś o nas. Noe, to ty. W tej historii możesz się odnaleźć. Spróbuj to zrobić. No więc teraz spróbujmy wejść w rolę Noego. Powiedziano o nim na przykład, że tak, tutaj cytuję w takim tłumaczeniu trochę innym niż z Biblii Tysiąclecia. To jest 6 rozdział, 9 werset z Księgi Rodzaju. Noe był człowiekiem sprawiedliwym, doskonałym jak na swoje pokolenie. No, taki bym powiedział wątpliwy komplement. Bo jeśli to jego pokolenie było totalnie zdziczałe, tam nie było Bogu z nikim rozmawiać. Całkowity odlot, że tak powiem. Nie było kogo ratować. To on w tym wszystkim jeszcze zachowywał pozory normalności. Czyli był takim przeciętniakiem. Znacie Państwo jakiegoś przeciętniaka? Ja go widzę zawsze, jak się golę w lustrze. On się nie wyróżniał niczym szczególnym. Poza tym, że ponad to bagno, które tam było wokół, troszeczkę był lepszy. I Bóg jego znalazł, żeby robił rzecz strasznie głupią. Komentatorzy żydowscy mówią tak, że Noe żył jakieś 120 lat, bo taki wiek wyznaczył Bóg wtedy ludziom. Wcześniej wiadomo, że tam żyli ci patriarchowie biblijni po kilkaset lat, ale w pewnym momencie Bóg widzi, no już takie zdziczenie nastąpiło, nie można tego tolerować. 120 lat, nie dłużej się żyje. No to teraz, gdybyśmy tak chcieli spojrzeć na Noego, on może mając 20 lat, zaczyna w środku lądu budować arkę. Według tych wymiarów zachowanych w Biblii to jest naprawdę wielki okręt. No wszyscy przechodzą i się stukają w głowę. Co on robi? A on z uporem maniaka, przez jakieś może 90-100 lat buduje ten okręt. Nie wiadomo po co. I ten człowiek, gdy przychodzi potop, ratuje świat. Do niego wszystko przychodzi. On unosi się właśnie
jako ten zbawca nad wodami potopu. Arka, słowo hebrajskie, arka, tewa, no ma dwa znaczenia. Jedno właśnie takie arka, czyli ten okręt wielki, w którym można pływać. A drugie znaczenie to jest słowo. No, słowo prawdy, tam oczywiście chodzi o słowo Boże. Zamknij się w słowie prawdy. Będziesz zbawcą świata. Chociaż w tej chwili, jak się przeglądasz w lustrze, to widzisz tylko jakiegoś przeciętniaka. Tam jest jeszcze powiedziane później w Księdze Mądrości, że błogosławione niech będzie drzewo, przez które dokonuje się sprawiedliwość. Oczywiście to jest też nawiązanie do arki. Ale my wiemy, że to drzewo też ma tutaj wymiar krzyża, jego owocu w postaci Eucharystii. Nie przyszedłem Pana nawracać. Ja tylko mówię Państwu o pewnych intuicjach z tym związanych, bo to jest opowieść etiologiczna. Ona wyrasta z pewnej mądrości tamtych ludzi. Należy pamiętać o tym, że starożytni nie przywiązywali wagi do nauki w typu science, tak jak my dzisiaj przywiązujemy. Oni bazowali na pewnych opowieściach, bo to służyło ludziom. Opowieść przekazywana z pokolenia na pokolenie miała służyć temu, żeby wychować odpowiednio człowieka. A tam co do liczenia, to się nauczy, jak będzie mu potrzeba. Ale on musiał mieć najpierw mądrość, a potem wiedzę. Przed takim wyzwaniem dzisiaj stajemy. No, jest nas tutaj stosunkowo niewielu. Ta transmisja idzie w świat, mam nadzieję, że będzie odsłuchana. Ale chciałbym Państwu tchnąć takiego ducha nadziei, że to, co robimy, mimo że jesteśmy tacy przeciętni, ostatecznie niesie życie światu. Jesteśmy w gronie tych jednostek, tak jak tenże Noe, który robił te swoje niepotrzebne rzeczy wbrew wszystkiemu, co tam o nim mówiono, i uratował świat. No tylko musimy być w tym słowie prawdy, normalności. Słowie, które nie jest zafałszowane, bo globalistyczna ideologia przede wszystkim to chce nam zabrać. No to tak a propos inteligencji. Już nie będę rozwijał tutaj tego wątku inteligencji. Pamiętajmy o tym, że jest fałszywa inteligencja. Jeśli na przykład mamy sytuację taką, że ktoś pisze artykuł na temat tego, co tutaj będzie się działo, to jest dziennikarzem tak zwanym. Artykuł zupełnie oszczerczy. No ale to jest osoba z wyższym wykształceniem. Czy ona w związku z tym należy do inteligencji? Jeśli na ten artykuł reaguje w sposób taki, że staje na baczność, ktoś zawiadający wyższą uczelnię z tytułem profesora, czy on należy do inteligencji? Proszę Państwa, Anna Pawłowska, taka zmarła przed laty profesor socjologii, ukuła tytuł termin lumpen inteligencji. I nie bójmy się tego słowa też używać. To jest coś takiego. To co powiedzieć o profesorach medycyny, którzy wmawiali ludziom coś zupełnie innego niż prawdę o tym koronawirusie. Co powiedzieć o różnych politykach, którzy musieli maskować się, żeby utrzymać stanowiska. I tak dalej, i tak dalej. To jest pewne zjawisko. No, oni nie powiedzą tak o sobie, ale my nikogo nie osądzając, nie oskarżając, musimy wiedzieć, że tak jest. Co oni z tym zrobią, co my z tym zrobimy, to jest jeszcze inna sprawa, ale przynajmniej musimy być świadomi tego globalnego kłamstwa, które stwarza wirtualny świat. Dziękuję uprzejmie.